ten smog się nie bierze z niczego, on się bierze od mieszkańców. Więc no, trzeba tych mieszkańców edukować, trzeba z nimi rozmawiać i trzeba im pokazywać jakieś ścieżki wyjścia z tej sytuacji. Realizowaliśmy system pomiaru jakości powietrza na terenie miasta, więc jest to 8 punktów pomiarowych, w których mierzymy jakość powietrza, bo ta jakość powietrza w Nowej Rudzie jest różna w różnych miejscach. Dyrektor szkoły może po prostu sobie skorzystać tak z tego czujnika i powiedzieć, że no dzisiaj jest fajna pogoda, nie mamy zanieczyszczeń, możemy pograć w piłkę czy pójść na spacer. Jest to świetny instrument nie tylko do patrzenia, że ta jakość jest zła, ale też do planowania dnia czy też planowania tygodnia. Czujniki jakości powietrza spięte w system dostępny dla mieszkańców, gdzie można sobie obejrzeć zarówno w aplikacji, ale w niektórych miejscach na monitorach, jak to w danym momencie wygląda. Oczywiście też można wrócić historycznie do tego, jakie były wcześniejsze odczyty. Mamy taką zakładkę zgłoszenia, w której mieszkaniec może wskazać miejsce, w którym coś się wydarzyło, zgłosić to poprzez aplikację. Pracownik gminy odczytuje tę informację, może zadziałać. Tworząc rzeczywistość dla mieszkańców, musimy wiedzieć, czego oni od nas oczekują. Do systemu trafiają dane pozyskane z systemu wizyjnego, czyli z kamer, które są przetwarzane przez różnego rodzaju algorytmy. W naszym projekcie założyliśmy, że te dane będą przede wszystkim sterować oświetleniem ulicznym na obszarze pilotażowym. Dodatkowo mamy skatalogowane zdarzenia niebezpieczne, które są alertowane również wspomagając pracę operatorów monitoringu. Zainstalowaliśmy 7,5 tysiąca nakładek inteligentnych na licznikach wody u odbiorców. Mieszkaniec ma w czasie rzeczywistym informacje o zużyciu wody i o ewentualnym wycieku wody. Taką samą informację posiada operator, a więc wodociągi. Widzą, gdzie jest awaria, możemy dzięki temu szybko reagować. Już od początku tego roku udało nam się zlokalizować ponad 30 awarii. Wszystkie te działania przekładają się po prostu na pieniądze. Ten projekt dał nam wiedzę, jakie mamy problemy i to jest ogromna wartość dodana. Pomiar Smart City przełożyło się to na budowę systemu monitoringu ruchu samochodowego. Mam bardzo dokładne dane, jeżeli chodzi o przepływy te transportowe wzdłuż tej najważniejszej osi komunikacyjnej, ale także w obrębie całego miasta Siechnica. Te pieniądze są dobrze wykorzystane. Tak stworzyliśmy system właśnie monitoringu ruchu samochodowego, który posłużył nam później w dalszym etapie do pozyskania i realizacji projektu o wartości kilkunastu milionów złotych, ponieważ my te centra multimodalne przypadkowe zakonaliśmy. W banku danych o mieście mamy kilkadziesiąt kategorii i kilkadziesiąt zbiorów danych. Możemy się dowiedzieć, ile mamy odpadów w podziale na rodzaje tych odpadów w mieście, ile mamy samochodów elektrycznych, ile mamy budynków ogrzewanych nowoczesnymi źródłami, ile mamy instalacji fotowoltaicznych, ile wydano pozwoleń na budowę w mieście. Wszystkie dane związane z demografią, ludnością i przedziałem wiekowym. W którym roku ile dzieciaków się urodziło w Siemianowicach? Ile nowych firm się otwarło? Jakich pracowników poszukują przedsiębiorcy? Dostarczamy mieszkańcom informacji, edukujemy mieszkańców, oni ochoczo to przyjmują i korzystają z bazy informacji o mieście. Dzięki temu włączają się w proces decyzyjny w różnych formach, gdzie mieszkańcy chcą przede wszystkim przychodzić do urzędu, informować urzędników o tym, jakie mają pomysły. Chcesz, by Twoje miasto było bardziej przyjazne? Pomóż je zmienić. Z aplikacją Ulepszamy Kielce to proste. Widzisz przepełniony kosz? Weź telefon, zrób zdjęcie i wejdź w aplikację. Ta aplikacja dosyć dobrze nam się sprawdziła i widzimy, że mieszkańcy chętnie z niej korzystają. Ludzie zgłaszają swoje pomysły, ale też rzeczy, które nie funkcjonują. Urwany krawężnik, przepełniony kosz na śmieci, jakaś zepsuta klamka na placu zabaw albo może nieskoszenie jakiegoś trawnika. Zaletą jest to, że dzięki temu ja mam wrażenie, że poprawiliśmy organizację pracy. Optymalizacja swoich zadań, podejmowanie decyzji na podstawie danych, a nie na podstawie opinii.
Gdy planujemy uchwalić nowy plan miejscowy, posługujemy się tym modelem, tworzymy jakąś hipotetyczną zabudowę w danym miejscu. Oprócz tego, że widzimy budynki, to widzimy, ile tam jest mieszkańców, jakie tam drzewa rosną, ile tam jest latarni, czy są tam przystanki komunikacji miejskiej. Możemy to wszystko obejrzeć, jak daleko jest do przedszkola, jak daleko jest do szkoły, to wszystko wtedy widzimy w tym modelu 3D. Nie musimy iść w teren na inwentaryzację, nie musimy robić opisu, rysunku, szkicu, co znajduje się z boku, fotografii i tak dalej, ponieważ wszystko mamy na modelu 3D. Całe budowanie tego systemu jest po to, abyśmy potem mogli podejmować mądre decyzje. To jest nasza przyszłość.